Jołka wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj zapowiada się bardzo fajny filmik, ponieważ będziemy się przygotowywać na podróż mojego życia po prostu. Wydaje mi się, że to miejsce, do którego będę leciała, jest nawet mocniejsze od Kalifornii, od Florydy, od Tajlandii, od wszystkich miejsc, w których byłam chyba. To jest najmocniejsze. No i na ten wyjazd wiadomo, że trzeba się jakoś dobrze przygotować. Musimy tutaj jakieś paznokcie zrobić, no bo moje są, znaczy ogólnie są w super stanie, szczerze mówiąc. Delikatne odrosty, no ale to się tam, wiecie, wyklepie. No ale muszę zrobić nowe, ponieważ jadę na dość długo. No i będziemy jeszcze coś zmieniać. W sumie to sporo rzeczy będziemy zmieniać. No i zaczynamy moją metamorfozę. Pierwszym przystankiem była kosmetyczka, u której zrobiłam nowe paznokcie, bo moje już były lekko zmarnowane życiem. Tutaj oczywiście macie efekt przed, efekt po. Uważam, że wyszło bardzo fajnie, tak typowo wakacyjnie, kolorowo. I stwierdziłam, że w sumie przy okazji, jak już jestem u kosmetyczki, ona ma też trochę czasu, no to zrobię sobie jeszcze brewki. Następnym przystankiem był fryzjer. No i początkowo miałam iść oczywiście tylko na obcięcie końcówek, no ale skończyło się jak zawsze farbowaniem, a w zasadzie bardziej tonowaniem. Nie chciałam rozjaśniać włosów idealnie na wyjazd, bo wiem, że jeszcze słońce, piasek, woda by to bardziej zniszczyły, więc stwierdziłam, że możemy trochę stonować kolor, żeby nie było aż tak bardzo widocznego odrostu. No i ostatni przystanek to były rzęski, które zrobiłam totalnie na spontanie. Wybrałam sobie jakiś efekt mokrych rzęs, ale mimo wszystko myślę, że efekt końcowy jest dość zadowalający. Rzęsy wyszły naprawdę ładnie. Nie są aż takie gęste, przez co wyglądają w miarę naturalnie, a to jest bardzo duża wygoda na wyjazdach, no bo potem nie muszę się w ogóle malować, bo one dodają takiego wow, na twarzy. No i to samo z brwiami, a tak naprawdę taka henna kosztuje z 10 zł u kosmetyczki. I nawet można sobie ją samemu w domu zrobić w zasadzie. No i włoski ostatecznie wyglądają tak, ja wiem, kolor jest dość ciemny, ale ponoć ten kolor ma się jeszcze spłukać, no i też słońce mi rozjaśni te włosy, także no liczę na to, że to będzie wyglądało no tak bardziej w moim stylu, ale i tak są fajne chociażby te pasemka z przodu, takie bardziej rozjaśnione, to mi się podoba. Oczywiście będziemy pakować walizkę, torbę podręczną oraz jeszcze kilka innych fajnych rzeczy. I naprawdę ja nie mam pojęcia, jak ja się zmieszczę w taką malutką walizkę na 3-tygodniowy wyjazd, bo właśnie na tyle lecę. A jeżeli chcielibyście wygrać jakąś pamiątkę z tego miejsca, w którym będę, typu jakąś pocztówkę, magnesie, jakąś bransoletkę, naszyjnik, jakiś gadżet, to koniecznie zapraszam Was na Instagrama, ponieważ tam jest konkurs i możecie zgadywać pod ostatnim postem, gdzie właśnie się wybieram. No i oczywiście szanse dla każdego są równe, ponieważ ze wszystkich prawidłowych odpowiedzi wylosujemy po prostu kilka, którym wyślemy prezenty. Także warto obserwować na tych innych aplikacjach. Czy wy widzicie ilość tych paczek? To jest po prostu przesada. No ale musiałam zrobić update rzeczy na wyjazd i w sumie nie spodziewałam się, że tyle tego przyjdzie. A najgorsze jest to, że zamówiłam wszystko do paczkomatu i ja musiałam to targać. O, tutaj akurat kupiłam sobie kostium nowy. A nawet nie tyle co kostium, co po prostu samą górę w postaci takiego topiku. Dalej paka z Bershki, która dosłownie przyszła zapakowana w ten sposób. Ja nie wiem, o co chodzi, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. No ale dobrze, no produkty mamy, co nie? Więc to chyba to najważniejsze. Zamówiłam taki dresik jakby na drogę, bo jednak będziemy w samolocie dość bardzo długo, no i muszę mieć na sobie coś wygodnego, to jest takie fajne bawełnienie. No i jeszcze taka koszuleczka do zestawu. I zamówiłam jeszcze takie oto spodenki na wyjazd. One może tu wyglądają słabo, ale myślę, że jak założę je na siebie, to będzie cool. Zresztą sami to zobaczycie w odcinkach. Kolejna paka. Do tych spodenek mamy również szary topik, który jest połączony ze sweterkiem. No czy to nie wygląda uroczo? Dalej mamy jakiś mały gadżet z Chin. Chyba nawet nie jest z Chin, ale jest to opakowanie wodoodporne do GoPro. Trudno, że GoPro już samo w sobie jest wodoodporne. Moje wcześniejsze takie nie było. Dlatego tym razem stwierdziłam, że już na wszelki wypadek wezmę takiego case'a. Strasznie wielka paczka. No ale dobra, let's go, sprawdźmy. Tutaj mamy cały secik do GoPro. Statywi, coś na klatę, takie coś, co na łebek można założyć. Jeszcze jakieś na rękę. No generalnie dużo jakichś takich, nawet jakiś selfie stick, mega. Właśnie dzięki temu będziecie mieć ciekawsze i fajniejsze materiały. Tutaj mamy coś, co poleciła mi Julka Machunik na wyjazdy, a mianowicie jest to takie opakowanko na karty pamięci. Również mam dar do gubienia kart pamięci. Nie chcę o tym mówić, boli mnie serce, gdy o tym mówię. I ostatnie, dysk. Po prostu, żeby mogła wszystkie pliki, wszystko to, co nagram dla Was, mieć tutaj, w tym jednym urządzeniu. Oprócz zakupów online, oczywiście zrobiłam również zakupy stacjonarne w sklepach. Udałam się na pewno do Rossmana. W Rossmanie macie całą taką szafę różnych miniaturek, więc można sobie kupić fajne, małe rzeczy, które idealnie zmieszczą się do walizki podręcznej. Właśnie taką walizkę biorę na wyjazd. Dzięki temu przede wszystkim trzymacie się wyznaczonych pojemności, bo w samolocie można mieć maksymalnie 100 ml w jednej buteleczce, a cała kosmetyczka nie może przekraczać 1 litra. To też jest dość ważna informacja. Kupiłam mini pastę do zębów, mini patyczki do uszu, mini żel do higieny intymnej, mini spray na komary, również spray tym razem SPF 30, mini pianka do golenia i mega dużo mini pojemniczków. Na jakiś żel, na jakiś szampon, na odżywkę. Sporo tego jest. Kupiłam również żel antybakteryjny, bo w sumie są miejsca, w których Jezus Maria, których niestety mydła możemy nie znaleźć. Jeszcze jakieś leki, kupiłam tampony, waciki, no ale to są już w sumie takie podstawowe rzeczy. Wiecie, jak wygląda teraz moje miejsce pracy? To jest dramat, całe mieszkanie mam tak usyfione. Ale usyfimy je jeszcze bardziej, ponieważ teraz jest najlepsza część, wybieranie ubrań. A generalnie bardzo lubię się pakować na wyjazdy, ale no nie oszukujmy się, że jest to dość monotonna i pracochłonna robota. Dlatego im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej skończymy, także let's go!
Action kupiłam coś takiego i to jest mega fajne do pakowania rzeczy. Jeżeli macie malutką walizkę, sporo ubrań i boicie się, że się po prostu nie zmieścicie, to bardzo fajną opcją są takie woreczki. Ja bardzo często o tym wspominam, ponieważ sama uważam, że jest po prostu big brain. Takie coś wkładamy, na przykład spodenki, tutaj wkładamy topy, sukienki, kostiumy kąpielowe, jakąś bieliznę ewentualnie i naprawdę można tak wcisnąć tam te rzeczy, że potem tego miejsca jednak będziemy mieć sporo w tej walizce. Ja miałam takie woreczki piękne różowe, ale zostawiłam je w Płocku, więc byłam zmuszona kupić te beżowe w Action. Trochę stypa, ale w sumie no lepsze to niż nic. Zrobiłam małą selekcję ubrań i wybrałam tylko te, które podobają mi się najbardziej. No i nie ukrywam, jest tego sporo. I to wszystko musimy zmieścić do tej walizki. No, to będzie hardcore. Jak ja to zrobię? Tego nie wie nikt. Ale tych ubrań stosunkowo nie jest aż tak dużo jak na 3 tygodnie. Tutaj mamy dwie takie koszulki na krótki rękaw z dekoltem w kwadrat. Taka koszuleczka. Dwie luźne koszulki. Taki jeansowy gorset piękny, on będzie fajny na jakąś imprezkę. Topik sportowy na ramionczka. Kolejny gorsecik, tym razem z Victorii. Tutaj mamy topy albo na ramionczka, albo bez ramionczek. Czarny, różowy, zielony, biały, czarny. Jakieś kropki, w sensie takie drewnianka. I taki, który swoją drogą jest w ogóle mojej mamy, z jej czasów młodości. Tutaj jeszcze mamy szary set, krótkie spodenki, sweterek i top. Kolejny szary set i jest bluzka na długi rękaw i dzwony, bo mimo wszystko miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, okej? Ale tam jest parę lokalizacji, w których jest chłodno. I to nawet bym powiedziała, że bardzo chłodno. Plus zamierzamy też robić pewną aktywność, na którą te cieplejsze stylówki nam się przydadzą. Tutaj jeszcze mam poukładane takie sety. Tutaj jest sportowy set, krótkie spodenki i top. I wiecie, też mogę to nosić oddzielnie. Staram się wybierać takie dość uniwersalne rzeczy, żebym do tych spodenek na przykład mogła założyć też którąś z tych koszulek, czy nawet jakiś top, żeby po prostu to w miarę pasowało do wszystkiego. Tak samo tutaj mamy niebieskie, no i myślę, że to też będzie pasowało do niektórych z tych stylizacji. Fajnie nawet by było to w walizce poukładać już dopasowanymi stylizacjami, ale ja w sumie nie mam tego wymyślonego jeszcze, także będę układała po prostu koszulki do koszulek, spodenki do spodenek. Będziemy w sumie łącznie w 3 lokalizacjach przez cały wyjazd. No nie mogę wam zdradzić, ale ja już bym tak bardzo chciała. Ale już niedługo się dowiecie. Tak czy siak będą to 3 lokalizacje i też myślałam, żeby zrobić tak, że na przykład do jednego woreczka włożyć rzeczy na jedną lokalizację, do drugiego na drugą i do trzeciego na trzecią, bo akurat tyle tych woreczków posiadamy. I to by był w sumie całkiem trafny ruch, bo na przykład w jednej lokalizacji będziemy na 3 dni, więc nie muszę otwierać całej walizki, wyjmować i przegrzebywać wszystkiego, tylko mogę po prostu wyjąć sobie tą jedną siateczkę i już wiecie, nie bawić się w chowanie tego potem i pakowanie i rozpakowywanie. I zastanawiam się w sumie teraz coraz bardziej, czy tak nie zrobić. Nie wiem, jeszcze zobaczę w sumie. Tutaj kolejny set jest taki różowy, no i tutaj ponownie, na przykład te spodenki są fajne, luźne, takie przewiewne i one również będą pasowały na przykład do tego różowego topu, do białego topu, no w zasadzie do praktycznie wszystkiego. No i tutaj są sukienki, no i chyba będę musiała zrobić ponowną selekcję ich, bo ta czarna jest na długi rękaw, ale ona na imprezkę będzie fajna, a myślę, że na pewno będziemy imprezować. Tutaj jest taka różowa Barbie, no i ona no, też jest fajna. No ona dużo miejsca nie zajmuje, no ale to się zawsze tak mówi, że coś nie zajmuje dużo miejsca, a potem okazuje się, że jednak wcale tak nie jest i zajmuje tego miejsca sporo. Tutaj jest jeszcze taka sukienka z Pull&Bear, którą kupiłam w ogóle w Stanach, jak byłam jakieś prawie 2 lata temu. Jest super vibe'owa i chciałabym w niej jakąś futeczkę. Jeszcze mamy taką kwiatuszki, ona jest całkiem cute i też jest taka fajna, przewiewna akurat na wyjazd. No i ta. I to jest kolejna sukienka, którą założę w sumie pewnie tylko do zdjęcia. No ale też jest ładna. Nie wiem! Czemu ten filmik wstawiam w momencie, gdy już jestem na wyjeździe i nie możecie mi doradzić? Jeszcze zapomniałam zunboxingować tej paczki, którą w zasadzie przed chwilą odebrałam. Ta-da! Proszę bardzo, mamy buciczek. Jak oglądaliście vlogi z Tajlandii, to dobrze wiecie, że moimi ulubionymi butami, w których tam chodziłam, były po prostu zwykłe kroksy. Non-stop, wszędzie, gdzie tylko się dało, chodziłam właśnie w kroksach. Zostały dość mocno zmarnowane życiem, więc postawiłam na nowe buciki. Tym razem nie z firmy Crocs, a z firmy Adidas. I uo, dobra, wyglądają naprawdę fajnie. Takie klapeczki, proszę bardzo. Mają tutaj z tyłu gumkę, więc fajnie się będą trzymały na stópce i można właśnie je używać i jako klapki, jako takie trochę sandałki. I zamówiłam jeszcze jedną rzecz, która może być dla was lekką podpowiedzią, gdzie się wybieram. Jest to rzecz, dzięki której będę mogła uprawiać pewien sport. Po prostu sami zobaczcie. Ja więcej nie zdradzę. Jest różowe, kocham różowy. Super. Stylowe. Niebanalne. Uuu, jeszcze mi przyszły rzeczy od Chińczyka. Tego też wam nie pokazałam, ale pokazałam wam to na TikToku, więc zapraszam na tą drugą aplikację. Ale mogę wam tak mniej więcej pokazać. Oczywiście skarpetki. U Chińczyka zawsze najtaniej. Jeszcze jakieś kejsiki na telefon. Wszystko było w jakieś 5-6 zł, więc mega tanio. Takie cute spineczki. Kolejne cute spineczki. Case na AirPodsy, na AirTaga. Jakieś takie bardziej biżuteriowe rzeczy. Naszyjniki, kolczyki, pierścionki, naszyjnik, tu jakieś kokardki. Także do wyboru, do koloru. Opakowanka na leki. I jeszcze takie dodatkowe opakowanka na kosmetyki. Tutaj mamy podróbkę Drunk Elephant, że jak przyciskacie, to robi się kwiatuszek. Takie coś również przyciskane na przykład na płyn micelarny. Piankorób. No i rzecz w sumie, którą tylko miałam zamówić, ale w sumie finalnie się wciągnęłam w zakupy od pana Chińczyka i dlatego wyszło tego aż tyle. Czyli przezroczysta kosmetyczka. Pakując się tylko i wyłącznie do bagażu podręcznego, mega ważne jest to, żeby właśnie ta kosmetyczka nie przekraczała litra i żeby była przezroczysta. No tutaj jeszcze mam takie delikatne elementy różu, także super. Na wcześniejszy wyjazd miałam taką samą, tylko pożyczyłam koledze i nie odzyskałam jej z powrotem, ale kosztowała jakieś 5 zł, więc w sumie nie jest mi aż tak bardzo szkoda. Ale sprawdziła mi się super, dlatego teraz ponownie
ponownie ją zakupiłam. A drugą rzeczą, przez które zaczęłam robić te zakupy od pana Chińczyka, to jest to. Jeżeli jedziecie na jakiś wyjazd budżetowy, z małą walizką, żeby nie dopłacać więcej za dodatkowy bagaż, polecam bardzo to. To jest takie, wiecie, na szyję, poduszka. Generalnie wygląda jak flak. Ale nie bez powodu tak wygląda. Tutaj odpinamy. Tutaj również odpinamy i mamy dodatkowy bagaż, dodatkową kieszonkę. Tutaj na przykład możemy włożyć jakiś kocyk, ręcznik, skarpetki, nawet majtki, cokolwiek, coś miękkiego. No i nie dość, że mamy dodatkowe miejsce na dodatkowe rzeczy, no też mamy poduszkę na drogę. A wiecie, takie dodatkowe rzeczy w samolocie typu poduszka, kocyk są wliczane już w cenę bagażu, więc nie musimy za to dodatkowo płacić, no a mamy jeszcze więcej miejsca. Także to jest super, po prostu big brain. Nigdy nie widziałam czegoś takiego, ale pan Chińczyk się postarał, naprawdę. Wiem, że to niebezpieczne, ale kupiłam również szkło hartowane do telefonu, także będę zakładać, zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi i czy mój telefon przeżyje to. Wzięłam jeszcze obudowę do iPada, taką różowiutką, piękniutką. No i taki futerał, który ma w środku kieszonki. Tutaj możemy włożyć tableta, klawiaturę, jakieś kabelki, karty, co tylko chcemy, także fajnie można to sobie zorganizować. Ostatecznie stwierdziłam, że spróbujemy to wszystko zapakować do tych woreczków. Nie wiem, czy to nam się uda, szczerze wątpię w to, ale najwyżej wtedy będziemy eliminować te rzeczy, które gdzieś tam najmniej skradły moje serce. Zaczynamy zabawę, let's go! Jeszcze patentem, który myślę, że już większość z Was może znać, to jest rolowanie ubrań. To jest podstawa po prostu przy wyjazdach, bo dzięki temu mam wrażenie, że te ubrania są bardziej ściśnięte, plus nie są aż tak pogniecione, więc to też jest bardzo dobry krok. W taki sposób będziemy zawijać wszystkie manatki, które znajdują się przede mną. Zabawa! Jestem w szoku. Te ciuszki by nam mniej więcej zajęły połowę walizki, a drugą połowę bym chciała wykorzystać na buty, na kosmetyczkę. No i jeszcze mamy kilka tych sukienek i tych setów, więc coś z tego bym też tutaj włożyła. Jeżeli chodzi o elektronikę i kosmetyki, to to włożymy do bagażu podręcznego, w sensie do torebki. No bo styl to w sumie też jest bagaż podręczny, bo biorę to ze sobą do samolotu. Ale no wiecie, elektronika i tak muszę wyjąć przy bramkach, jak będą mnie sprawdzali. To samo z wszystkimi płynnymi rzeczami, więc to jednak muszę mieć, tak wiecie, pod ręką, a nie będę przecież otwierała całej walizki. No i oczywiście też jakieś buty będę musiała wybrać. Na pewno będę chciała wziąć te klapy. No i w sumie zastanawiam się jeszcze, które. Ale kroksy raczej odpadają w momencie, gdy mam te klapki. W ogóle patrzcie, te kroksy były białe. No ale to przez tą Tajlandię, przecież tam po wszystkich błotach, jakiś nie wiadomo czym chodziłam, mają prawo tak wyglądać. Ale no i tak wymieniamy je na te cudeńka. Bardzo ładne. Biorę chyba też Easy, bo myślę, że będziemy bardzo, bardzo, bardzo dużo spacerować. A to są najwygodniejsze buty na świecie. Ale wiecie, to są jednak buty. Ja wychodzę z założenia, że wiecie, no cokolwiek może się stać. Mogą przemoknąć, mogą się ubrudzić, zepsuć. No nie wiadomo, co się stanie. Nie chcę tego przewidywać, nie przyjmuję złej energii, no ale styl przezorny, zawsze ubezpieczony. Plus już raz w Austrii miałam taką sytuację, to był pierwszy wyjazd, na który wzięłam tylko jedną parę butów i co? Była wielka ulewa, taka, że mi przesiąkły i przez cały wyjazd chodziłam w mokrych butach, bo nie były w stanie mi wyschnąć. Też nie było żadnego sklepu, gdzie ewentualnie nowe buty mogłabym sobie zakupić. I myślałam nad kampusami, tylko teraz pytanie, czy różowe, czy bardziej basicowe, czarne? Są takie nowe, jakieś foteczki bym porobiła. Mimo wszystko też je lubię i są wygodne, ale w sumie skoro te już mamy takie szalone i by the way, one też świecą w ciemności, w sensie podeszła się świeci, więc też jest fajny taki bajer. No ale z racji, że one są takie crazy, no to myślę, że może tym razem postawię na te czarne. Ja wiem, że wy pewnie chcecie, żebym ja wzięła te, no ale nie mam aż tylu różowych rzeczy, no mam sporo, wiadomo, ale nie aż tyle, że do wszystkiego mi będą pasowały, a te będą takie basicowe, do każdej stylówki założę, tylko muszę sznurówkę umyć, bo jak widać, no troszeczkę taka jest, no niezbyt. Chyba ostateczna decyzja te i te i któreś z nich biorę na drogę. Zapakowałam kostiumy kąpielowe, tutaj mamy sukienki i sety, właśnie te zestawy. Jeden zestaw sobie zostawiłam, bo stwierdziłam, że włożę go do tego zagłówka, ponieważ on jest bardzo podobny do stroju, który założę na drogę, a boję się, że będę miała okres i w razie, gdyby mi się coś tam ubrudziło, to wolę mieć jakiś outfit zapasowy pod ręką, czy po prostu lecę do łazienki i po prostu zmieniam na coś innego, prawda? No i wam też tak radzę w przypadku podróży, no bo nie wiadomo, co się może wydarzyć, nawet nie mówię tutaj o samym okresie, ale nawet o oblanie się kawą, herbatą, napojem, więc gdzieś tam zawsze warto mieć jakieś ubranie, żeby po prostu czuć się komfortowo. Nie zmieściłam tej sukienki, nie zmieściłam tej sukienki, nie zmieściłam tej sukienki, także nie wiem, zaraz zobaczę, jak to wychodzi miejscowo w walizce i najwyżej będziemy dokładać. Znalazłam jeszcze taką super sukienkę. No ja ją bardzo lubię, no nawet nie tyle, co to jest sukienka, co bardziej takie sukienko, spodenki, więc to jest ultra komfortowe na jakąś imprezkę. No tylko właśnie pytanie, gdzie ja to zmieszczę. Wrócę do Was, jak już po prostu to spakuję i zobaczymy, co udało się spakować, co nie. Nara. Udało mi się to ogarnąć właśnie oto tak. Do tej przegródki z tymi topami, koszulkami wsadziłam jeszcze te dwie sukienki, no w końcu
końcu się skusiłam na tą różową, ale jednak zrezygnowałam z tej. Stwierdziłam, że nie ma sensu brać sukienki, w której będę robiła tylko jedno zdjęcie. Tak samo jak zrezygnowałam z tej, chociaż tej mi bardzo szkoda, bo w sumie ładne, bo były foteczki w niej i taki fajny zachód słońca, no ale dobra, nie mogę o tym myśleć. Chociaż jakbym mogła, to ja bym pewnie pół szafy zabrała. Tutaj mamy kostiumy i się zastanawiam, czy brać wszystkie, bo w sumie może bym też parę z nich odłożyła, bo jest mimo wszystko ich dość sporo. No też sporo będę z nich korzystać, no ale wydaje mi się, że jakby się uprzeć, to trzy na pewno by starczyły. No i tutaj właśnie zostały sukienki i te sety. No i tutaj też zostały spodenki. Tutaj wsadziłam Easy, one są fajne, bo zajmują bardzo mało miejsca. No i mamy te klapki pomiędzy tymi przestrzeniami. Też planuję coś powkładać, może powciskamy tutaj skarpetki, żeby wykorzystać 100% miejsca. Biorę też jedną reklamówkę taką pustą, sobie ją tutaj gdzieś zwiniemy i wsadzimy z boku, żeby mieć po prostu na brudne rzeczy, żeby mi się tutaj wszystko nie walało i żeby w tej walizce był w miarę porządek. Zwłaszcza, że robimy objazdówkę, więc ta walizka cały czas będzie zamykana, otwierana, przewożona z lotnisko na lotnisko, więc taki woreczek z brudnymi rzeczami się przyda. Mega fajną rzeczą, którą też myślę, że możemy zabrać na wyjazd, jest to cudo. Przez to cudo ja nie mam żelazka w tym mieszkaniu od półtora roku i go nawet nie potrzebuję, ponieważ to jest jakby takie żelazko w płynie, w sprayu. Jest to prawdopodobnie jakiś roztwór, być może nawet zwykła woda, ale ma taką śmieszną mgiełkę i tak psikamy na ubranie i to ubranie bardzo szybko się rozprostowuje. A to jest przydatne chociażby nawet do koszul, które mam, tylko właśnie tutaj mam bardzo mało, już tego mi zostało, już nawet widać dno. I ja wiem, że to ma powyżej 100 ml, ale jedna nasza koleżanka, z którą jedziemy, bierze walizkę taką rejestrowaną, czyli taką już większą, którą będziemy nadawać. No i tam już można mieć produkty powyżej tych 100 ml, tylko w bagażu podręcznym nie można mieć. I to jest też w ogóle fajny patent, jak na przykład jedziecie w więcej osób i wystarczy wam niby mała walizka, ale jednak większa by się przydała, to możecie na przykład się podzielić na pół, że jedna osoba weźmie tą dodatkową walizkę, ale po prostu na przykład połowa będzie dla jednej osoby, połowa dla drugiej i na przykład ceną za dodatkowy bagaż też się podzielicie na pół. Biorę też taką mini kosmetyczkę z Victorii i tutaj wkładamy wszystkie nasze po prostu dodatki do jakichś foteczek, żeby pięknie się prezentować, wszystkie spineczki, oczywiście pewnie tego nie zmieszczę, to jest pewne, ale no chociaż część z tych rzeczy wpakujmy tutaj. Znalazłam jeszcze takie super oksy, ale kompletnie nie wiem, w którym mam wziąć kolorze. Problemy kobiet. Teraz już przechodzimy do tej porządniejszej kosmetyczki, czyli na produkty pielęgnacyjne, które nam są mimo wszystko niezbędne. Teraz przechodzimy do pakowania tych cudów po prostu, do kosmetyczki. Jestem ciekawa, czy to się zmieści, bo no nie ukrywam, że mamy tego sporo. Płyn micelarny, pianka do mycia twarzy, żel pod prysznic, szampon, odżywka, odżywka do łatwiejszego rozczesywania, tonik do twarzy, peeling do twarzy, maska do włosów na nos, SPF do twarzy, SPF do ciałka, antybakteryjny żel, benzakny na trądzik w razie gdyby coś tam mi wyskoczyło, pianka do golenia, mini spray na komary, płyn do higieny intymnej, krem do twarzy na noc, pasta do zębów, wkładam jeszcze takie serum do włosów, może jakoś na styk mi się zmieści, ale generalnie no powiem wam, że jest tutaj dość grubo w tej kosmetyczce. Mogłam i tak jeszcze o czymś zapomnieć, ale zaraz sobie zerknę na moją rozpiskę na tablecie i zobaczymy, że na pewno wszystko najważniejsze po prostu tutaj mam. A takie rzeczy jak patyczki do uszu, waciki, chusteczki nawilżające, szczoteczka do zębów, mini pasta i jeszcze jakieś coś do czyszczenia przestrzeni pomiędzyzębowych. Te rzeczy teoretycznie też powinny być w kosmetyczce, prawda? Ale ja stwierdziłam, że ja nie będę marnowała miejsca w kosmetyczce, ponieważ i tak mimo wszystko mam bardzo dużo płynnych rzeczy. Te rzeczy takie niepłynne, które nie muszą być w tej przezroczystej kosmetyczce, włożymy do innej, mniejszej, która nie musi być przezroczysta, no bo te rzeczy już po prostu nie muszą być w takiej specjalnej kosmetyczce. Biorę jeszcze oczywiście piżamkę, tutaj akurat mam takie spodenki i do tego taki topik na ramionczka, taki słodki zestawik. On jest mega fajny, bo jest cienki materiał i zajmuje mało miejsca i mam jeszcze taki sam, tylko top jest niebieski i spodenki szare, także jeszcze będę musiała go wziąć z prania i biorę właśnie te dwie piżamki. Tutaj mamy jeszcze wszystkie gadki, oczywiście zabrałam o dwie pary więcej niż jest dni, na które jadę. Zawsze trzeba mieć zapas, prawda? No wydaje mi się, że chyba każda kobieta tak robi, ale dajcie znać. Tutaj mamy jeszcze skiety. Jezus, ja nie wiem, gdzie ja to wpakuję, masakra. Tu jeszcze sobie przygotowałam gadki i skiety na drogę. Może da się to jakoś do tych butów wcisnąć? No i cudnie, 5 par skarpetek się do takiego bucika zmieściło, no idealnie. Udało mi się tutaj wsadzić gacie, jeszcze na to położyłam jedną koszulę. Tutaj jeszcze wsadziłam taką różową koszulę i jeszcze tą drugą białą. Tu jeszcze wsadziłam piżamkę. Jeszcze gdzieś musimy ulokować skarpetki. Torebkę, w której będę mogła sobie tam na miejscu popylać, właśnie biorę taką beżową, a na drogę
biorę tą dużą czarną, którą Wam pokazywałam na początku. No i jeszcze biorę jedną malutką z Prady, ale ją chyba sobie wezmę jako bagaż podręczny, jeszcze jeden, w sensie włożę ją do tej mojej głównej torby i napełnię ją po prostu jakimiś kablami i tak dalej, żeby zaoszczędzić trochę miejsca. Bardzo ważną rzeczą, o której nie można zapomnieć, to są leki. Ja naprawdę bardzo często zapominam na wyjazdy brać leki i zazwyczaj wtedy, kiedy nie miałam ich, to najbardziej były mi potrzebne, bo się na przykład rozchorowywałam albo miałam kaszel, katar, cokolwiek. Przezorny, zawsze ubezpieczony, biorę taką malutką kosmetyczkę, pasuje do mojej dzisiejszej bluzy. I tutaj mam przygotowany po prostu cały zestaw małego podróżnika, dosłownie. Mamy Strepsils na bogato, bo dwa różne smaki i to są tabletki na gardło. I Bupron, jak będę miała okres i będzie mnie bolał brzuch. Jak będzie mnie coś rozkładało, to mamy też Naproxen, Grip Active na odporność, coś tam. Aspirin, jakiś węgiel na trawienie, w razie gdyby coś tam się, wiecie, w moim żołądku zadziało. No, no i oczywiście znowu nie wzięłam plasterków i znając życie, obetrę sobie stópki. Trudno, nie mam takowych w domu, także liczę na to, że po prostu ktoś ze sobą je weźmie. Dobra, chowamy te manatki. Pięknie. Ale to biorę chyba do podręcznego, bo wiecie, do samolotu na wszelki wypadek, no jednak to będzie bardzo, bardzo, bardzo długi lot, chyba najdłuższy w ogóle w moim życiu. To też jest taka malutka podpowiedź, gdzie będę leciała. No ale to tam. Tylko prawdziwi widzowie, którzy dokładnie oglądają filmy, będą mieli odpowiedzi. To jesteś ty, jesteś wybrańcem. What the fuck? Patrzcie, jak już jest ciemno. Śmiałam się, że mnie zastanie noc przy tym pakowaniu i faktycznie mnie zastała noc. Walizka już prawie dopięta, ale to, co się dzieje tutaj, to jest po prostu tragedia. Mam taki syf w mieszkaniu. Unboxingi były robione. Tutaj jakieś parkury, nawet nie da się przejść. Witam Was w dniu drugim pakowania i dzisiaj będziemy pakować torbę podręczną. Ja akurat biorę jako torbę podręczną taką, proszę bardzo, z GoPro, którą kiedyś dostałam w gratisie, jak kupowałam swoją kamerkę. No i ta torba jest gigantyczna, no i właśnie z tego też powodu ją biorę. No a tutaj takie ramionczka, które możemy przyczepić i może też nam robić jako plecak, więc jest to super, bo na jakieś wycieczki, jak będziemy mieli już na miejscu czy coś, no to się super też sprawdzi jako plecak, nie tylko torebka. Może nie wygląda pięknie, no ale jest bardzo praktyczna na pewno. A takie najważniejsze rzeczy schowam sobie właśnie w tą malusią torebkę z Prady, żeby też mieć ją gdzieś w miarę na wierzchu z takimi rzeczami, wiecie, typu paszport, portfel, telefon i też w samolocie będę mogła sobie ją przerzucić, wiecie, przez ramię. Będzie pewność, że nikt mi paszportu nie ukradnie. Znaczy w sumie nie narzekałabym, jakbym tam została na zawsze w tym pięknym miejscu, do którego lecę, ale no styl jednak, nie ryzykujmy. Do kosmetyków makijażowych zabieram taką oto piękną kosmetyczkę z Victoria. Oczywiście mamy pędzelki, to jakieś szczoteczki do rzęs, gąbeczka, puszki do pudru, bronzer, drugi bronzer tylko na mokro, puder prasowany, puder sypki, tu jeszcze mamy róż, dwa korektory jaśniejszy i ciemniejszy, podkład, dwa tusze do rzęs, dwa błyszczyki, cień do brwi, żel do brwi, rozświetlacz w płynie i biała kredka do oczu. Podejrzewam, że na tym wyjeździe i tak nie będę się za bardzo malowała, a jeżeli już będę, to pewnie tylko jakiś delikatny korektor i tyle. Zwłaszcza, że i tak naprawdę rzęsy i brwi mam zrobione, no ale dla zasady weźmy te kosmetyki już. A nóż, widelec, może trafi się jakaś fajna imprezka, na którą będę się mogła odwalić jak stróż w Boże Ciało. Oh yeah. A jeżeli chodzi o elektronikę, to nie biorę w tym razem laptopa, biorę tableta. Do tego tutaj z tyłu mam klawiaturkę, cały ten piterek. Aparat, którym teraz oto nagrywam ten fragment. Do aparatu mam jeszcze takie opakowanko specjalne. Oczywiście karty pamięci. Drugi aparat i to jest mój stary aparat, czyli Canon G7X Mark II i on jest taki, wiecie, do vibe'owych zdjęć czy coś. No nie wiem, wezmę, będziemy testować, może jakieś fajne fotki da się nim porobić. Tu mamy jeszcze takiego małego Kodaka do tych fotek, wiecie, jednorazowych jakby. Mamy GoPro i już je włożyłam do opakowania i wygląda mega dobrze to opakowanko, szczerze mówiąc. Stacja ładująca do baterii od tego aparatu. Kolejna stacja ładująca do baterii od GoPro. Kolejna stacja ładująca do baterii od tego aparatu. Także sporo tego jest. Mam nadzieję, że tego nie pogubię. Tutaj mamy też cały zestaw do GoPro z jakimiś tam, wiecie, statywami i tak dalej. Mam jeszcze taką kosmetyczkę, do której włożymy część z tych kabli. Bo na pewno biorę jeszcze ładowarkę od telefonu. Ładowarkę od tableta. Tutaj jeszcze przejściówkę mamy. Myślałam, żeby wziąć też przedłużacz, bo w sumie mam tyle rzeczy do ładowania, że nie wiem, czy się pomieścimy z tymi wszystkimi gniazdkami w hotelach. Tutaj mam jeszcze AirTaga i patrzcie, jak uroczo wygląda w tym opakowaniu. Wanku, które zamówiłam, no mega cute. I do tego proszę bardzo jeszcze słuchaweczki, wiadomo, obowiązkowo. No i mam też kejsy do telefonu i szkiełko, ale to sobie będę zaraz wymieniała. Jeszcze na pewno biorę jeden dysk, drugi dysk, przejściówkę, kartę dodatkową, bo przed chwilą z niej usuwałam pliki, dlatego bo jest podłączone do laptopa, bo laptopa nie będę niestety zabierała. Bardzo ważne to jest pamiętać o wszelkich dokumentach, jakichś ubezpieczeniach i tak dalej. To jest bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz. Oczywiście paszport, dowód, prawo jazdy, legitymacja studencka, a nóż, widelec, będzie jakaś zniżka. Ja zawsze biorę dwa portfele, jeden większy, jeden mniejszy i ten większy mam taki na większe pieniądze i mam go zawsze bliżej siebie. Natomiast ten mniejszy jest taki na miejscu, bym powiedziała, że na przykład jak będziemy szli gdzieś na miasto czy coś, to żeby nie brać takiego giganta, to biorę sobie po prostu taki malutki i też wtedy wszędzie się mieści i ładnie wygląda. I uwaga, patrzcie, jaka szory. Ja mam po prostu każdą możliwą walutę, naprawdę. Od jakichś batów tajskich, po korony norweskie, gdzie ja nigdy nie byłam w Norwegii. What the fuck? Nawet, słuchajcie, mamy bahamskie dolary.
Mega. Dobra, ale dolarki i euraski z tego sobie zostawiam. Zrobiłam sobie w ogóle też konto na Revolucie i patrzcie, jaką mam piękną kartę. Globus Globus, oh yeah. I teraz do tego zagłówka możemy jeszcze włożyć jakieś rzeczy, bo tylko to w zasadzie mi zostało. Wkładam taką moją szmatkę, którą zawsze biorę na wyjazdy. No, trochę przypał, bo takie rzeczy zazwyczaj malutkie dzieciaczki mają, ale ja też. Dalej wkładam strój, który będę miała też na drogę po części, w sensie biorę na siebie jeden strój, drugi będę miała schowany tutaj, na wszelki wypadek w razie, gdybym dostała okres czy coś takiego, bo no nie wiadomo, co się może wydarzyć w podróży. Rolujemy i wkładamy. Tu jeszcze mam jeden taki secik. Wszystko jest bawełniane, właśnie dlatego wkładam tutaj takie rzeczy mięciutkie, żeby po prostu styl też było mi miękko pod tą głową, nie? Skoro to ma być poduszka do samolotu, no to już niech będzie wygodną poduszką chociaż. No i patrzcie, jaka super podusia. No trochę taka krzywa, ale tam ważne, że jest, żyje, istnieje.